Cześć, witajcie w nowym odcinku z Call to Arms Gates of Hell Ostfront z kampanii fińskiej. I tak, dzisiaj mamy obronę na mapie radewskim, już wam pokazuję. Wydaje mi się, że to będzie przedostatnia już misja, ponieważ w następnym odcinku powinien być atak i powinna się już zakończyć kampania wtedy. I chciałem wam podziękować na wstępie za 900 subów, które udało mi się wbić. Naprawdę jestem mega wdzięczny za to. Nie sądziłem, że gdzieś tam od początku, jak nagrywałem Call to Arms, że aż do takich wyników dojdę. Naprawdę jestem mega radosny z tego powodu. No i co? Bierzemy się za odkrywanie. Chciałem wam dzisiaj pokazać jedną z ciekawszych tutaj jednostek Panzernesta, jak ja to mówię, Pokémon tutaj w Call to Arms. Jeśli chcecie wspomóc mój mały kanał, możecie stawić suba, będzie mi bardzo miło. No i co? Tylko tyle będziemy mogli punktów wziąć i też zastosujemy taktykę w tej obronie trochę inną, ponieważ jeden z widzów podsunął mi ciekawy pomysł. Już wam mówię. Mamy sporo punktów i żeby nie korzystać tyle z czołgów, to weźmiemy sobie z trzy armaty, takie na daleko, które żeby strzelały. Wydaje mi się, że taka, powiedzmy to, piętnastka powinna dać radę. Bo jeszcze mamy tutaj taką piętnastkę i w sumie nie wiem, co lepsze, czy to, ten niemiecki sprzęt, czy to. Także może weźmiemy sobie na przykład dwie takie i jedną taką. Zobaczymy, czy jak to nam wyjdzie. Ostatnio z Maximów podziałaliśmy tutaj tych FT-17. Naprawdę spoko czołg w sumie na piechotę. Dało to radę. No ale dobra, i też skorzystamy z tych punktów z gwiazdek. Trzeba będzie też dużo inżynierów dać. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Myślę, że powinniśmy się jakoś obronić, tylko jakoś te punkty muszę lepiej rozdysponować. Zobaczmy, tu jakaś załoga też czołgu. Kawu, kurczę, czy nam się przyda? Niech będzie, no w razie co zawsze przyjmie na klatę dużo pocisków. Tutaj mamy tak, ciężkich inżynierów, inżynierzy polowi, komandosi jak najbardziej, medycy. No to też się przyda, to lepiej tu sobie zostawić. Moździerz też, w razie co. Tutaj to zaopatrzenie. Widzę, że chyba już to uzupełniałem, wydaje mi się. Tu mamy 20 jeszcze punktów. To może tutaj. Zobaczmy, tutaj nie mam już czołgów. Nie, tu jest jeden sztuk. To sobie zostawimy. Dobra, to może tak, odrzucimy tego sztuka. Kupimy sobie tą potężną armatę. Jeszcze 20 punktów jakoś by to... Weźmy gdzieś, może tutaj ich powysyłajmy. Tu jeszcze jedną piętnastkę weźmiemy. I jeszcze mamy tutaj punktów, także... Co? Jeszcze weźmiemy punktów. Mamy tyle, że na spokojnie. I tych sztuków ile weźmiemy? Może dwa? Kurczę, w razie co... Ile mamy tych armat? Akurat są trzy, żeby na 20 punktów jakoś to dało się. Może o, w ten sposób zrobimy. I jeszcze bym tu coś wepchnął, żeby... W razie co, no bo Nebelwerfery to jak najbardziej do ostrzeliwania. Jeszcze chciałbym kupić, weźmy może, ile by tutaj, ile mamy ciężkich inżynierów? Jednego. I tutaj, dobra, to jeszcze postaram się tu włożyć tą jednostkę. Tu na 4 punkty akurat jak na złość. No dobra, to tutaj będzie, dobra. Uzupełniony. No i fajnie by było jeszcze jakieś miny. Tylko nie wiem, czy ja mam ich odblokowanych. Zaraz zobaczymy. A, no i Panzernesta jeszcze. To przede wszystkim jak ten nasz Pokémon cały. Gdzie tu to jest? Zobaczycie, czemu ja w ogóle go tak nazywam. Przeciwpancerne. Tu są, dobra. Tylko gdzie by ich tutaj dać? Weźmy tu może. Ruscy. Niech poczują miny. I tutaj jeszcze weźmy tego Panzernesta. 6 punktów kosztuje, ale powiem wam, że naprawdę przedziwna jednostka. W ogóle, że coś takiego dopuścili do gry. No dobra. No i myślę, że to nam powinno starczyć. Czołgów mamy wystarczająco.
W razie co. Tutaj też jest sztuk. Nie, no myślę, że na spokojnie. No musieliby Ruscy mieć parę Andriuszy, żeby coś się zadziało. Dobra, to co? Przechodzimy do ataku. Do obrony. No dobra, mamy. I tak, zobaczmy, co tam za punkty w ogóle są. To jest ta mapka z takim tutaj. No tak, mamy tutaj też ten punkcik. Przy okazji też chciałem zachęcić do głosowania w ankiecie. Macie na dole link do głosowania pomiędzy Niemcami a Rosjanami, ponieważ będę grał następną kampanię samą piechotą, plus tam działa i tak dalej. Dobra, trzeba będzie. Na czym my się tu skupimy? Widzę, że w ogóle tu jest też punkt mega do przodu. Myślę, że możemy tutaj bronić, bo oni nie powinni gdzieś z tej strony, w razie co jakoś bardzo dziwnie te punkty dali, no ale okej, niech będzie tutaj. Ciężarówki mamy jakieś, żeby. Pancernesty. Dobra, weźmy tak. Dobra, już wam pokazuję, o co chodzi, bo to jest naprawdę kpina. Tu mamy takie coś i patrzcie na to. Pa, pa, takie cudo. Mega dziwne, naprawdę. No, jakoś musieli to pokazać w animacji, ale kurde, no to tak nie działało, nie? O, i on się sam. Zobaczcie, pyk robi. O, sam się jakoś tak przekłada, nie? Dziwne to jest, mega. Także takie cudo. Przy okazji sobie od razu zrobimy foteczkę. O. No dobra, i co? Lecimy od razu do przodu, bo nie mamy tyle czasu, a ja tutaj się bawię. Od razu tak, miny przeciwpancerne, myślę, że co tutaj gdzieś damy. To raz. Następnego ziomka. Tak, Nebelwerfery to już niech tutaj też jadą. Armaty też, bo mamy dość spore opóźnienie z tym. Tutaj też pyk. Myślę, że oni. Bo o to chodzi, że rozumiem w tej taktyce, co mi jeden właśnie z widzów podesłał. Padł na taki pomysł, żeby właśnie. Bo tak normalnie jest, że tak powiem, że jedno jest większe jakieś działo i wsparcie jest mniejszych. I wydaje mi się, że przez to, że jak będziemy szybciej ładowali, bo te piętnastki naprawdę spoko się sprawują. I tak, te pancernesty, no to. Niestety da się je rozwalić, ale ogólnie chodzi o to, że one dobre na piechotę są, bo nie tak łatwo wcale je zniszczyć. Chyba, że no oczywiście jakiś czołg czy. O, i oni będą tak to prowadzili, nie? 2 na godzinę. Szkoda, że nie możemy podpiąć to. Tutaj oczywiście na to. No i dobra, bierzemy szybko z tymi minami. Od razu tutaj też, niech jak najwięcej ich. Tu ciężki inżynier niech też biegnie, bo mamy naprawdę duże opóźnienie. Już mają 100 punktów, a my w sumie tutaj nic nie mamy. Gdzie tu jest też te 17? Dobra, coś takiego myślę. No bo czołgi to sobie tam poradzą bezproblemowo. Ale mam nadzieję, że się skupią jeszcze ziomki na. Kurde, ten oczywiście też tu widzę odwala. No, come on. Biegnijcie. Tu jeszcze Nebelwerfer też. Możemy tutaj. To jest całkiem spoko ten dół. Tu widzę, że z czym oni są. Z jakimś też. Z Maksimem? A no tak, zapomniałem, że to przecież Finowie. Tutaj też widzę, że. No, nie no, spoczko, spoczko. No i to wszystko powolutku rusza, nie? Sztuga też tutaj możemy. Niech przyjedzie. Fort zaopatrzeniowy, jeszcze tu coś mamy. Ruszamy też, okej. Dobra, pojechali. Ten Maksim to może niech tutaj będzie. No bo naprawdę jest on tani, mamy punktów dużo. Jak to wszystko tutaj prowadzą, masakra. To też, na piechotę idealny.
No bo to taki Maxim to ich tam, mówię, pojedzie. Tył piętnastki dają, a to pchają mnie. Dość nietypowo. Zapakowani z tym, z Mag A nie, ci mają MG34 nawet, także jeszcze lepiej. Także się śmieję, że w pokebolu siedzą fińscy żołnierze. Nie wiem, o co chodzi 10 km. No tylko, że to jest moim zdaniem nierealne, kurczę, no bo to jednak ważyło moim zdaniem no sporo, ale tak sobie to pchać? Jeszcze najlepsze, że się w glebę to tak dziwnie. No ale dobra, no niech prowadzą. Jeszcze sobie tu walniemy foteczkę. O. Także tak. I co? Jakiś atak idzie? Nie, nic. Na razie spokój. O, co wy? Dawajcie, panowie, dawajcie. Bo jak sypnie w to ta. Jakiś czołg, no to już będzie to oczywiście gorzej. A, mieliśmy jeszcze tych, właśnie. Ja dzisiaj jakiś nieogarnięty pod tym względem jestem. Muszę tutaj coś wymyśleć. Może w tą stronę. I może byśmy zrobili. O! W sumie taki bunkier. To czemu by nie? Niech będzie. Tu co? Ogarnęli. Dobra, to was zapraszam od razu tutaj pod granicę. Tu niech robią. No dawajcie. Min jak najwięcej. Ten też ogarnął. Tutaj ciężcy inżynierzy. No dobra, na razie to mamy naprawdę spoko z tym. Tu możecie tak. Zaraz ruszą tutaj. Dobra, z tym jesteśmy też już blisko. Tutaj śmiało. Mam nadzieję, że nie rzucą mi tylko z tej strony. No w razie co powinniśmy odeprzeć ich. Sztuk tu jest. A, no jeszcze właśnie, potrzebujemy moździerz to oczywiście tutaj. Niech pędzą. Ale przydałoby się działko takie. Wy tutaj bądźcie. A sztuk może tu być. Niech pojedzie. Wy tak samo możecie z tą amunicją, bo pójdzie dosyć sporo. No dobra, no możecie się tu rozłożyć, zobaczmy w ogóle. No, wygląda naprawdę mocarnie ta armata, ciężka haubica, ile to ma? No, mocne. I zobaczmy na jak daleko to może. To jest, coś się zbugowało. Czy jak to wygląda, dlaczego nie chcecie... To jest wasz max. O, ISU 122S. No. Come on. O kurde. Panowie, uciekać. Już mi rozwalili jednego minera, niestety. O cholera. No. Andriusza. Od razu. Może i dobrze, że lepiej tych minerów niż tutaj te rzeczy, niż by nam tutaj mieli walnąć. Dobra. Wy też tutaj. No, panowie. Musicie się w tą stronę tutaj. Come on. O! Dobra. Tu już mi się podoba. Tutaj też. Musimy jak najszybciej postrzelać. Dobra, jest raz. A wy? No, wy też tu nawalać. Spoko. Tutaj wy.
Tutaj sztuk w tą. No i w tutaj też możecie. Okej. No i z tego nawalają mnie, także... No, nie ma szans, żeby ogólnie rozwalić takiego pancernesta piechota, bo... Tylko szkoda, że Finowie dosyć drogie to jest. I problem jest znowu z amunicją, bo też im się, no, w końcu skończy, mimo to, że dużo mają, to... No, co jest? Walić. No, blisko, blisko jesteśmy. O! No, gąska to powinna pójść. Coś wytrzymali są naprawdę. No, blisko, naprawdę. Tu jeszcze jest Nebelwerfer. Tutaj z tym. Ktoś ma załadowany. No. Lecimy. No, dobra. Tylko problem jest, że to jest trochę za mała siła. Musimy dobrze trafić. No, ale jest szansa. O, zniszczyli tym. 155. To może jest nawet bardziej precyzyjne. O kurde, Andriusza kolejna. Przydałoby się to rozwalić. O, dobra. Mamy tą. Na razie elegancko. Co tam jedzie? T-34. JPEG. T-34. Dobra, dobra. Jest na razie spoko. Szkoda, że mapa się jakaś nowa nie trafiła. By było znacznie ciekawiej. Naprawdę tymi Finami się przyjemnie gra. Na Valor znowu modzie... No też jest fajnie, tylko trochę już inaczej. Znam już tego Valor moda mocno. A tych map tutaj... To o wiele mniej, bo jednak to jest to pierwsza kampania na tych nowych mapach. Może kiedyś się kupi ten amerykański dodatek też. Dobra. Nawet nie ruszyli tych punktów. Jestem pod wrażeniem. Jakoś mocno tu są. Nie bronią tego, tu widzę. O, leci, 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 leci. Dobra. Panowie. No, 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 no. O kurde. Walić, walić, walić. Dobra, mamy to. Okej, okay, możemy tutaj... Co, przeżyje ten ziomek? Aha. Ciekawy jestem, czy ten pilot... On się ruszy, czy nie? Te ci tu stoją. Dobra, na razie... Jest spokój. No pięknie, ten Panzernest już zabił tyle osób. Ten też. Tu możecie... Jeszcze tak zrobić. Dobrze, dobrze. No próbują, widzę. Coś tam zdziałać. Ciekawy jestem, na ile my mamy ten zasięg. No widzę, że... Dobra, niech walą na ślepo. Trochę za blisko. Ale nie jest źle. Z tego jakby się tu walnęło, by było mega. Bo to widzę, nawet precyzyjne jest, naprawdę. Tylko, no, come on. No i to tak wali ostro. Dużo mają tych T-34, ale... Jak ja bym był grał ruskimi, to bym w ogóle tu zrobił wjazd. Kiedyś zrobiłem taki odcinek, gdzie... Był chyba najszybszy atak w 15 minut, czy ileś było tego tyle. O nie, kolejna Katiusza. Naprawdę, Ruscy się nie oszczędzają, jeśli chodzi o to. Dobra, przydałoby się wysłać Maksima albo coś. Może zniszczą to. Powinno się udać. Byleby celowali nie w nas. O, dobra. Udało się. No i co? Jeszcze dawaj tutaj to robimy. No i zaraz weźmiemy
jakąś tą. Tu jest gwardia, bo oni mniej kosztują, jakbyśmy ich stracili, to nic się nie stanie. No próbują, starają się, nie powiem. Ale na razie coś słabo to im idzie. Tu mamy jeszcze snajpera, myślę, że spokojnie ten snajper może tutaj pójść. No, panowie, walić. Tu, no. Dawać. O, idealnie. Coś tam, ktoś zginął, ale nie wiem, czy czołg uszkodzony, czy nie, ale nie, lepsze są te, wydaje mi się. Ta 155 to, no, kwestia też szczęścia, nie? Jak to trafimy. Teraz na przykład przestrzał jest, ale lecimy z tym koksem i walimy tam, gdzie ich więcej. O, teraz na przykład już o wiele gorzej. O kurde, dużo tu ich jest. Co to za oddziały? Saperzy. Ale to nie są ci chyba. Nie, to są ci, co mają klaty takie. Te kamizelki balistyczne. No dobra. Tego tu też ziomeczka ukryłem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, pancernesty pochowane. Nasze pokemony, pokebole. Ten tutaj widzę zatrzymany. Gdzie ta załoga poszła, bo nie mogę ich. To nie są ci. Tu są, dobra. Też trzeba pamiętać, żeby. O, widzę, że teraz się skupili tutaj. To im walniemy z Nebelwerfera. Dawać, no, panowie. No. Dawać. Nawalamy. Okej. Okay. Trzeba uważać po prostu, żeby za blisko nie byli tego, bo już potrafiło mi nagle zabić ludzi. Wydaje się, że w drugim odcinku z tej kampanii było takie coś dziwnego. Okej, okay, dawać. No panowie, no byście teraz tu mogli. Macie mega cel. Co jak co? Oni tak głupio grają, bo. O, no, come on, akurat źle strzelają, no. Szybko, wykorzystajmy to. Jest, 155 walnęła. Tak, o wiele lepsze to jest. Jak już brać, to już to 155 km przez 17. Jakoś dziwne oznaczenie troszeczkę mają te jednostki, ale. Aj, ci jakoś nie potrafią, coś słabo. Tu ciekawy ten bombowiec rozwalony. Samolot myśliwski bombowy IU-M1942. Fajnie wygląda. Aż sobie zrobię fotę. Na pamiątkę. No i oni tutaj. O kurde, walnęli nam, widzę. Rozwalili to niestety. Ale tak to się nawet trzymamy. O kurde. No to po tym jest już. Oj. Niedobrze. Nikt tu nie ma. Nie ma smoka jakiegoś. Dobra, muszę pochować tych ludzi właśnie. Zapomniałem o tym. Żeby mnie jakiś snajper tu przypadkiem nie zestrzelił. No i robi się ciekawiej. Naprawdę. O, tych nie wykorzystałem tutaj. O, jest. Akurat zniszczyli. Na minę ci nie najechali, ale my ich tutaj ostro zbombardujemy. Wór w granatę, niech poczują. O, ładnie, dobra. No i teraz 150. Dobra, tu nam to zniszczyli. O, i nie kupiłem. Akurat widzicie, by się przydała artyleria. Ale zapomniałem o tym. No, panowie. Rąbnijcie tam, no. Blisko jesteście. O! Jakiegoś artylerzystę nam rozwalili, nie wiem gdzie. No tu się aż prosi.
teraz znowu przestrzelili. No i to tak jest. Co byśmy tutaj... Ci się trzymają, ale nie mam amunicji. Gdzieś tu była ciężarówka. Panowie, podjeżdżajcie. Jeden punkt zdobyli. Teraz się zaczyna prawdziwa jatka. Ale widzicie, tu nawalają i na razie im to słabo idzie. O, dobra. Powiedziałem słabo i rozwalili. Także tak wygląda uśmiercony Pokémon mój. No ale na piechotę to jest rewelacyjne, nie? I tak naprawdę tego jest tej amunicji tyle, że na luzie. Oho, tutaj, o kurde, tu wyszło dużo ich. Oho, kolejny pancernes dostał. Nie wiem gdzie, ale radzimy sobie mimo wszystko. Tylko panowie, byście wy mogli trochę ponawalać. Może tutaj. Dawajcie. Może coś tam siądzie. Dawać, dawać, dawać. Dowódca czołgu. O kurde. Ale nie wiem, czy nam rozwalili... O nie, rozwalili nam sztuga. Dobra, panowie, wiecie co? Wy nawet uciekajcie może tutaj. Czy się zastanawiam, może byśmy tu jakiegoś moździerza dali. Dobra, tu poszło, siadło. Okej, okay. No tu by się przydało, żebyście rozwalili to. O. Kurde, no powiem wam, przestrzeliwują tragicznie to. Dawać, 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 no. A ci? Aj, ci też blisko, no. No nic, korzystamy, o kurde. Widzę, że dostali skądś tam. No, radzą sobie mimo wszystko. No, come on. Dobra, przesuniemy ten czołg tutaj, bo widzę, że biedni mi tu dostali medyka szybciutko jakiegoś. Dawać, dawać. Tutaj też widzę, że straciłem jednego. No jedziemy z nimi. No, niech się zmniejsza ten okrąg. Dobra. Walić. Aj, teraz. Dobra. No, by mogli trafić akurat. Chyba jest git. No panowie, jedziecie ich. Sporo mają tych T-34, muszę przyznać. Tutaj też zaraz walniemy w nich. No, 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 no. Było blisko. A wy? Come on. Szybciutko działamy. O, ładnie, sztuk się spisał. O, tutaj widzę, że... Isu. Jedziemy. O, ładnie. Ale nie wiem, czy coś im zdaliśmy, ale... Bardzo dobrze. O kurde, ci jak prują z tego. Duże straty im zadajemy. Tu coś jest, ale to rozwalony ten. Dobra, możemy... Chociaż, kurde, nie. Dobra, wycofajcie się tutaj, będzie bezpieczniej. Kontynuuj. Jak tam ammo? Będziemy musieli pewnie zapłacić mnóstwo, ale... Ogólnie będzie chyba już ostatnia misja, więc jakoś... Poradzimy sobie z tą... amunicją. No dobrze, ładnie, ładnie. Dobra, myślę, że chyba zakończymy, bo straty by nam jeszcze większe zadali. Ogólnie ich rozwaliśmy ładnie. Także bardzo dobrze. I udało mi się pokazać wreszcie tą jednostkę. Szkoda, że pod sam koniec niestety
serii, w sensie z tej kampanii fińskiej, no ale lepsze to niż w ogóle. Także no, amunicji zdobyliśmy. I zostanie nam, a jeszcze wcale nie tak szybko, kurczę. Myślałem, że będzie o wiele szybciej. Czyli co? Jakieś zamarznięte wyżyny, już graliśmy na tym, pewnie będziemy musieli. Tu jest czy jest jakiś rzew, ale wiem, że jak tu to zdobędziemy, to też będzie zdobyte. A, czyli dobra, jeszcze nam zostanie tutaj, wcale nie tak szybko. No ale powinniśmy sobie poradzić, no mimo wszystko. Mogę nawet uzupełnić wszystko i będziemy mieli uzupełnione. No i zobaczymy, jeszcze mamy 4, 3 widzę punkty, to coś tam wykorzystamy. Myślę, że może z tych punktów z gwiazdkami. Tu jeszcze coś może wymyślę. Zobaczymy. Szkoda, że w te czołgi już nie pójdziemy, ale wydaje mi się, że ten sztuk jest na tyle silny, że na luzie powinniśmy dać radę. Teraz będzie atak. Może z Nebelwerferów, albo zobaczymy, co tam wymyślę. Także co? Jeśli się podobało, możesz stawić lajka. Zawsze mnie to gdzieś wspomoże z kanałem. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka!